Pragnę jednocześnie wyrazić księdzu kanonikowi, proboszczowi słowa uznania i wdzięczności za przygotowanie świątyni do tego radosnego momentu konsekracji. Trzeba było czekać tyle lat, żeby ten kościół wreszcie został uroczyście poświęcony. Ale to się dokonało i myślę, że jest naszą wspólną radością. Uczestniczyliśmy w długiej, ale przecież bardzo pięknej, wzruszającej ceremonii poświęcenia. Niegdyś czytałem fragmenty historii świętego Eusebiusza, historię Kościoła, kiedy opisuje pierwsze konsekracje Kościołów tuż po dykcie radiolańskim, kiedy Kościół otrzymał wolność. Jaka to była wielka radość i wielkie święto. I tak właściwie jest przez wszystkie wieki chrześcijańskie. Serdecznie dziękuję całej wspólnocie parafialnej, która w tym dziele wspomogła księdza proboszcza. Widzę pięknie odnowiony kościół, oczywiście wcześniej był odnowiony ołtarz. Zapłać również władzom lokalnym, samorządowym. Dziękuję także i panu konserwatorowi wojewódzkiemu, bo renowacja ołtarza to także jego dzieło. Zapłać wszystkim za to piękne, modlitewne uczestnictwo w dzisiejszym. Otworzymy część festynową, a potem